czwarte mistrzostwa Lubelszczyzny nabierają tempa. Zaledwie dwa tygodnie po lubelskiej eliminacji czekają nas następne emocje. To już szósta runda cyklu, kolejne zawody i kolejny nowy tor. Organizatorzy nie przestają nas zaskakiwać. Tym razem gościmy w Stanisławce koło Nałęczowa. Na terenie, uwaga, gospodarstwa agroturystycznego. Zaledwie dwa tygodnie temu spotykaliśmy się w Lublinie. Teraz jesteśmy koło Wąwolnicy w Stanisławce. Dzisiejsze zawody czym się charakteryzują? Można by je nazwać eliminacją debiutów, ponieważ mamy cztery nowe panie w klasie dla pań. W sumie startuje ich siedem. I dodatkowo klasa dla zawodników, którzy stawiają pierwsze kroki. Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji. W zasadzie połowa obsady to nowicjusze, którzy pierwszy raz zawitali na nasze tory. Jeśli mówimy o debiutach, to trzeba też powiedzieć o torze, bo ten tor też debiutuje w tym cyklu. Nasze zawody charakteryzują się tym, że każda eliminacja organizowana jest na innym torze. W Lublinie był tor profesjonalny, na którym mogą kiedyś w przyszłości odbywać się Mistrzostwa Europy. Tutaj mamy tor treningowy, dostosowany z mniejszą ilością przeszkód, dostosowany dla zawodników, którzy jeżdżą słabiej, także każdy znajdzie coś dla siebie. Stanisławka leży w gminie Wąwolnica. Piękne tereny płaskowyżu Nałęczowskiego przyciągają tu wielu turystów. Wąwolnica, a konkretnie Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej, to miejsce, do którego pielgrzymują wierzący z całego kraju. Okolice Wąwolnicy kuszą pięknymi terenami z licznymi wąwozami. Na terenie gminy znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne. Jedno z nich gości uczestników otwartych mistrzostw Lubelszczyzny. Dużo znajomych, kolegów jeździ krosami po tych pięknych wąwozach, lasach. Nie? To się wszystko niszczy, więc postanowiliśmy zrobić tor, gdzie po prostu przyroda zostanie nienaruszona, a można się wyszaleć na torze sztucznie zrobionym, ale w pięknym, ładnym terenie, prawda, jak widać dookoła. A pani nie przeszkadza ten ryk motorów, bo tu nie tylko zawody się odbywają, tu na co dzień trenują też zawodnicy. Tak, zgadza się, trenują na co dzień, ale nie, ja wbrew pozorom bardzo lubię. Zresztą to są bardzo mili ludzie, naprawdę, także chętnie ich tutaj witamy. Zapraszamy jak najczęściej do nas. Rozumiem, że tor działa od niedawna. Czy będziecie państwo się starali tutaj udoskonalać ten obiekt, żeby rozgrywać tu zawody w większej rangi? Cały czas obiekt został otwarty na koniec sierpnia dopiero. Jest w trakcie modernizacji wszystko i wszystkie wnioski, które zawodnicy, które nam składają, od razu idą do poprawki, żeby im się dobrze jeździło. Otwarte Mistrzostwa Lubelszczyzny to spora atrakcja dla całej lokalnej społeczności. Nie mogłyby się odbyć bez pomocy wójta gminy, Waldemara Pietraka, który zdradził nam, że bardzo lubi jednoślady. To jest tak, że fajne inicjatywy warto wspierać. Z tego co wiem, pan jest absolutnie zwolennikiem tego, żeby tutaj na tym waszym terenie rozgrywać tego typu zawody. No i chyba dobrze, bo tu przyjeżdżają nie tylko zawodowcy, ale przede wszystkim amatorzy, którzy zwykle nie mają zbyt wielu okazji, żeby się pościgać. Bardzo się cieszę, że ci młodzi ludzie rozpoczęli tą działalność. No i będziemy popierać tę inicjatywę. U nas mieliśmy sporo problemów z składami. Stworzenie takiego toru, myślę, że może wyeliminuje tę uciążliwość dla mieszkańców. Będą mieli miejsce, gdzie można w cywilizowanych warunkach pościgać się, no i spróbować tego sportu. I rozumiem, że mieszkańcy nie mają nic przeciwko temu, żeby tutaj rozgrywać takie zawody? Myślę, że nie. Te uciążliwości nie są aż tak bardzo. To raz na jakiś okres się odbywa przecież nie po nocach, tylko w dzień, więc trzeba jakoś wspierać tę inicjatywę. Słyszałem, że jest pomysł, żeby zorganizować tu zawody o Puchar Wójta. Czy wójt sam siądzie na motor i będzie się ścigał? A, chciałbym, ale nie wiem, czy będzie mi wolno. Na motorze jeździłem 40 lat temu, niestety. Są tu tacy ludzie, którzy mieli 25-letni rozbrat z motocyklem i mówią, że to żaden problem, to jak na rowerze. Jak się jeździło, to tego się nie zapomina. To chętnie spróbuję, zdecydowanie. Tor w Stanisławce działa od niedawna, ale tak naprawdę prace, by mogły odbyć się na nim zawody, trwały do niemal ostatniej chwili. Obiekt został homologowany przez Polski Związek Motorowy na zawody rangi okręgowej. Trasę o długości ponad kilometra z kilkoma przeszkodami przygotowała ekipa lubelskiego KM Cross.
Pytanie tradycyjne o charakterystykę tego obiektu. Czym tutaj możemy się pochwalić? Tutaj krótki tor jest bardzo, wąski również. Taki typowy, mógłbym powiedzieć, na supercross niż na motocross. Ale mamy takie warunki, jakie mamy. I na takich torach też muszą sobie pojeździć. Jest to typowy tor ziemny. Można by było go jeszcze wydłużyć, bo tam chodziłem, wąwóz jest ładny. Ale wtedy to się wiąże z obstawą szkodową też tak samo. Także super tor na takie mini zawody. Jeśli chodzi o samą charakterystykę tego obiektu, techniczni zawodnicy tutaj rozumiem, że będą mogli popisać się swoimi umiejętnościami. Tutaj cały czas muszą pracować, nie ma chwili odpoczynku. Nasz endurowiec wczoraj jeździł na treningach, to po 5 minutach powiedział, że ma dosyć, bo cały czas trzeba myśleć i pracować. Już od soboty Stanisławka przeżywała prawdziwe oblężenie, a zwykle ciche i spokojne gospodarstwo agroturystyczne zamieniło się w tętniące życiem obozowisko. W okolice Wąwolnicy przyjechało ponad 90 śmiałków. To znakomita frekwencja. Więcej stanęło na starcie tylko w pierwszych zawodach w Łęcznej. Ponadto na zawodach stawili się uczestnicy Mistrzostw Polski, bo te zakończyły się przed tygodniem. Znany i wieloletni dziennikarz, a tu konferencjer zawodów Andrzej Kwiek podkreślał, że sporty motorowe przeżywają prawdziwy renesans. Można mówić o fenomenie, bo nowy tor, jeszcze do niedawna była tutaj łąka i parkur dla koni, bo jest tutaj 7 koni, a od dzisiaj też kilkaset koni mechanicznych. Kolejny tor na Lubelszczyźnie, kolejny kilkaset motocykli kupionych przez mieszkańców Lubelszczyzny, sympatyków sportów motorowych, a więc no, sport motorowy w rozkwicie. Niedługo eliminacje Mistrzostwa Lubelszczyzny będą konkurencyjne dla Mistrzostw Polski, zarówno pod względem frekwencji, jak i ilości eliminacji, poziomu organizacji, bo to wystarczy popatrzeć po tym torze i najbliższej okolicy. Rozrywkę mają mieszkańcy Wąwolnicy i okolicy. Tor przypomina tory podczas Mistrzostw Kraju, a nawet Mistrzostw Europy. Należy pamiętać, że OML to nie tylko impreza dla mężczyzn. W poprzednich zawodach po raz pierwszy na starcie specjalnej klasy stanęły kobiety. Wtedy było ich 4, tym razem 7. Jeśli będzie przybywać ich w takim tempie, to co będzie się działo w kolejnych odsłonach cyklu? Co jest takiego w tym sporcie, że coraz więcej dziewczyn się garnie? No nie wiem, no zaczyna się po prostu podobać. Fajny sport, dużo adrenaliny. Kobiety też chcą spróbować. Dużo ładnych chłopaków. O, tak, dużo chłopaków. Jesteście już po treningach, jak poziom? No, poziom przyznam, że jest wysoki. Jak na dziewczyny, no to jest nieźle. Dobrze jeżdżą. Ciężko mi idzie niestety, bo są większe motory od moich, ale dajemy radę. Widzę, że team to praktycznie tutaj cały męski. Mężczyźni nie obrażają się, że pani też wsiada na motor i się ściga? Zamiast tutaj pomagać? Nie, właśnie oni nie ciągnęli na to. Popychali mnie, że mi ja jeździła. Czyli możemy podsumować, że dobra inicjatywa, taki wyścig dla kobiet? Bardzo dobra. Świetny po prostu. Właśnie od wyścigu pań rozpoczynamy naszą relację. Poprzednią eliminację wygrała Kaja Kamińska. Teraz jednak do grona startujących dołączyły uczestniczki Mistrzostw Polski. Monika Kaniewska i Alicja Brudniak. I to właśnie one zaliczały się do faworytek wyścigu. 7 pań. Dobra obsada, no ale domyślam się, że ty tutaj nie pozwolisz nikomu innemu wygrać. Nie, no absolutnie. Ostatnio nie było mnie, dlatego może dałam troszeczkę fory koleżankom, ale tym razem jestem. No i zobaczymy, jak będzie. Wiadomo, to jest motocross, różne rzeczy się zdarzają, ale postaram się pojechać jak najlepiej. Czy wśród pań też jest taka rywalizacja, tak jak wśród mężczyzn, że do ostatniego metra? Wydaje mi się, że jeszcze gorsza, bo jednak ciężko się przerzucić z rywalizacji z mężczyznami. Zawsze jest wymówka, prawda? Jechałam z facetami, trudno, byli lepsi. Ale jeżeli chodzi o kobiety, myślę, że ta zaciętość jest jeszcze większa. No ogólnie
naprawdę konkurencja była mała, no tylko Alicja jest taka konkurencyjna. No porównując ten poziom tutaj tej imprezy i Mistrzostw Polski, to domyślam się, że jeszcze trochę temu brakuje, ale chyba fajnie jest to, że jest coraz więcej imprez, gdzie wy, dziewczyny, macie się gdzie pościgać. To jest od 9 lat i kiedyś takiego czegoś w ogóle nie było, ja musiałam z mężczyznami jeździć. No jak się uczyłam jeździć, trochę lepiej jeździłam, bo miałam dłuższą przerwę. No to zajmowałam tam dobre miejsca, zdarzało się pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Później troszeczkę gorzej było, no i teraz klasa kobiet, już coś. To znowu się trenuje częściej i jest lepiej. To lepiej się ścigać z mężczyznami czy z kobietami? Z kobietami, jest to zupełnie co innego, jest taka fajna zabawa. Pozdrawiacie się na trasie, czy raczej nie, tylko walka? Nie ma czasu na to. Ostatecznie lepsza okazała się Monika Kaniewska. Trzecie miejsce zajęła natomiast Aleksandra Szymuś, ostro rywalizująca z Kają Kamińską. W kategorii quadów pełne zaskoczenie. Na zawody do Stanisławki nie dojechali liderzy cyklu Mirosław Wojnowski i Dariusz Kalita. Czyżby byli aż tak pewni swego? Pod ich nieobecność na torze rządziła para Sławomir Sobiesiak, Piotr Poluchowicz. W pierwszym wyścigu wygrał Poluchowicz. Pod nieobecność Kality i Wojnowskiego ty rządzisz, okazuje się, w OML-u. Tak jest, no udało się dzisiaj. Sprzyjał troszeczkę szczęście, że Kalita i Wojnowski nie pojechali. Pojechali, z tego co wiem, na zawody na Słowację. No trudno. Szczęście sprzyja lepszym, w dniu dzisiejszym. Ale też chyba nie jest dzisiaj łatwo rywalizować, choć ta klasa, no ci tu mało jeźdźców dzisiaj przyjechało. Troszeczkę osób się pochorowało, troszeczkę wygryzła właśnie choroba. Jest parę, powiem szczerze, że 3-4 osoby są takie, które mogą powalczyć o to pierwsze miejsce. Zresztą widać było przez cały wyścig, trzymał się za mną Stanisław, także naprawdę cisnął mnie, czułem jego oddech na plecach. To jest jeszcze szansa, żeby wskoczyć na pudło, powalczyć o jak najlepsze miejsce. Na pewno, tylko na to liczę. Przed wami jeszcze dwie eliminacje, ale już możemy powoli oceniać, jak ten tor w porównaniu do innych, jeśli chodzi o kłady, wygląda. Powiem szczerze, jeżeli chodzi o przygotowanie nawierzchni, no to jest przygotowane perfekcyjnie, prawda? Dzisiaj w dniu dzisiejszym przed treningiem widać było, że wszystko było wyrównane, wszystko było wygryzione, także nie było żadnej muldy. Może jak dla mnie troszeczkę za mało tor motokrosowy, czyli za mało skoków, dużo płaskiego, jest mocno technicznie tor, także to też wychodzą umiejętności, ale naprawdę w porządku, jeżeli chodzi tutaj o miejsce położenia tego toru i o to, że były to zrobione własnymi jakimiś takimi nakładami prywatnymi, to naprawdę świetnie tor przygotowany. Prawdziwym wygranym tych zawodów okazał się jednak Sobiesiak. Zwycięstwo w drugim wyścigu dało mu wygraną w zawodach i awans na pierwsze miejsce w generalce. Na dalszej pozycji do mety dojechał Jarosław Fabisiak, z zawodu policjant. Czyżby jego rywale przekraczali dopuszczalne prędkości? Nie patrzymy na to, dzisiaj bawimy się tak, że dzień wolny, można się wyluzować, odpocząć i fajnie pobawić z kolegami. Jak pan ocenia właśnie pomysł organizowania takiej imprezy? Świetna rzecz. Przede wszystkim ważne jest to, że można się wyszaleć tutaj na torze zamkniętym, nie na ulicach, nie pokazywanie jakiegoś wariactwa na naszych drogach, tylko mamy tor zamknięty, bezpieczeństwo, pogotowie jest na miejscu, trasa przygotowana rewelacyjnie, wspaniale. Po prostu tak powinna wyglądać zabawa na motocyklach, a nie gdzieś tam wyścigi na ulicach i tak dalej.